Adrian Stankowski zapowiadany w chłodnym oku. Dzień dobry. Dzień dobry, państwu. Jak majówka minęła, koledze? No, w pracy, czyli w Telewizji Republika. Miałem przyjemność być z państwem często. Natomiast majówka, no jak majówka. Flagę wywiesiłeś? Flagę obowiązkowo, nawet napisałem felieton na ten temat w dzisiejszej gazecie Polskiej. Super Ekspres dzisiaj rozlicza polskich polityków z wywieszania flagi. Okazuje się, że i u prezesa Prawa i Sprawiedliwości jest flaga, w domu pani Szydło aż 3, u ministra Błaszczaka jest piękna flaga, tak samo u wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Pan profesor Piotr Gliński, minister dziedzictwa kulturowego, minister dziedzictwa kultury, kultury dziedzictwa narodowego, też miał flagę, ale trudno ją było dostrzec reporterowi Super Ekspresu, ale pewnie z domu widać. To bardzo dobrze, bo ja nawet w swoim felietonie właśnie się zastanawiałem, dlaczego Polakom jest tak trudno afirmować swoje przywiązanie, swoją miłość do ojczyzny. I doszedłem do wniosku, że to lata takiej pedagogiki wstydu za czasów komunizmu zepchnęły nam do głębokiego podziemia, czyli do środka naszej duszy, nasze uczucia narodowe. I trudno jest nam je wyrażać, także ta zmiana nam, jest... że nie mamy być czego dumni. We Wrocławiu szczególnie nie mają być czego dumni, bo tam 2 maja tych flag było naprawdę niewiele. Są takie zdjęcia z całej ulicy, gdzie tam z jednego okienka wisi flaga, a nie. Ciekawe, czy ciekawe, Wrocław do jakiejś macierzy chce wrócić. 10% mieszkańców Wrocławia to już Ukraińcy są. Pytanie prezydent Dutkiewicz. To ciekawe w Warszawie z kolei. Ja tak chodziłem, patrzyłem i w tych uboższych osiedlach tych flag jest rzeczywiście sporo na balkonach i w oknach. Natomiast w tych strzeżonych, bogatszych prawie nie ma. I to na Żoliborzu wieszali flagę jakiś... Unii Europejskiej obok Polski podobno. W takim odruchu sprzeciwu wobec PiSu. To bardzo ciekawe. No ale wydarzeniem dnia wczorajszego było referendum konstytucyjnego przez pana prezydenta Dudę i szerokiej debaty na ten temat. Ciekawe są reakcje strony przeciwnej, czyli opozycji, która już się zdążyła rozwrzeszczeć od wczoraj niemiłosiernie. Pan były prezydent, na szczęście były prezydent Bronisław Komorowski stwierdził, że aż go ciarki przechodzą na myśl, co to może oznaczać. I to jest bardzo ciekawa historia. Dlaczego oni się tak, dlaczego ich tak te ciarki przechodzą? No przecież to jest wezwanie do... Uchwaliło SLD, czyli Kwaśniewski z Cimoszewiczem i Pawlakiem, czyli towarzysze po prostu broni z poprzedniej epoki. Do ozdoby Tadeusz Mazowiecki napisał preambułę, dosyć niejasną, powiem szczerze. Ja myślę sobie tak, że dlaczego oni nie chcą w ogóle tak rozmawiać na ten temat, prawda? Bo to przecież jest, wydawałoby się, że okazja do tego, żeby siły polityczne pokazały swoje stanowisko, zdobywały swoich zwolenników dla tego stanowiska, a tutaj oni w ogóle nie chcą rozmawiać. W ogóle sam pomysł jest w ogóle rozmowy na ten temat, jest obrazą majestatu. Co takiego jest w tej konstytucji? Zwłaszcza, że w PiS-ie nie ma 2/3 większości. Znaczy PiS plus Kukiz, nawet gdyby się udało uzgodnić jakąś konstytucję, na którą Kukiz się zgodzi, bo to może być różnie, no to w większości konstytucyjnej w Sejmie i w Senacie nie ma. Ja sobie myślę, że powód jest dosyć prosty, bo taka otwarta debata jest największym zagrożeniem dla tych, którzy mają niejawne cele. Bo muszą w sposób otwarcie zaproponować. No, chcecie związków na przykład homoseksualnych, tak zwanych partnerskich, no to zaproponujcie, powiedzcie to. Przedyskutujemy, czy wpisać to do konstytucji, czy poddamy nie. Poddamy referendum. To proszę bardzo. Chcecie likwidacji złotówki? No to powiedzcie to jasno, kawę na ławę, o co wam chodzi, tak? Chcecie niejasności dalej kompetencyjnej między najwyższymi władzami Polski? Bo tu jest szereg rzeczy, rzeczywiście, na przykład wzajemne relacje prezydenta i rządu, wpływ prezydenta na wojsko i sprawy zagraniczne, które no, teoretycznie to nadzoruje, ale praktycznie jest ministerstwo i jego aparat urzędniczy. Znaczy, to jest taka część w sposób oczywisty,
oczywisty do zmiany. Znaczy te, szereg takich niejasności, co to znaczy, że mamy taką dwugłową egzekutywę, tak? Czyli dwugłową władzę wykonawczą. Z jednej strony pan prezydent, który ma najsilniejszy mandat społeczny, bo pochodzi z wyborów powszechnych, ma władzę taką sobie, powiedziałby, umiarkowaną, faktyczną władzę ma, ma premier. To wszystko stoi na głowie. No i pytanie, dlaczego tak jest to urządzone? Komu służy taki, takie niejasności? No wreszcie można rozstrzygnąć na przykład pozycję sądów, pozycję sędziów, immunitet sędziowski, który jest też wpisany w treść konstytucji i trzeba otwarcie na ten temat rozmawiać, tak? I zdaje się, że ta otwartość tej rozmowy ich opozycję przeraża zupełnie, bo to, co oni wygadują, to się, że tak powiem, nie chce się aż komentować, bo tu wrzaski, histeria jest naprawdę porażająca. Ciekawostką jest to, że Fakt, dziennik Der Fakt, już zdążył od wczoraj zrobić sondaż. Niezawodna pracownia Ibris już zdążyła taki sondaż przeprowadzić i opracować. Państwu pokazujemy ten sondaż. Tak. No ale nawet w tym sondażu, wynika z tego sondażu, że ponad 60% tych ankietowanych, jak rozumiem chyba telefonicznie, bo od wczoraj to nie wiem, jakim cudem mogliby taki sondaż zrobić. Podobno na próbie 1100 osób. Ponad 60% nawet w tym sondażu jest jednak za zmianą tej konstytucji. Jeszcze jednym tropem jest, o którym należało by wspomnieć, to są skutki polityczne takiego, takiego ruchu, jak ogłoszenie debaty na temat zmiany konstytucji. I to jest dosyć ciekawe, bo opozycja, bo to bardzo, polityka to też jest sztuka, że tak powiem, ustawiania, narzucania debaty, tak? I po pierwsze tutaj obóz władzy ma znakomity temat, tak? Ustawia agendę publiczną na najbliższy czas. Wreszcie nie odbija piłek obóz władzy w panice, tylko serwuje i mówi, teraz wy się bawcie. A z drugiej strony opozycji zostawia wdzięczne pole do obrony starej konstytucji. Życzę powodzenia politykom opozycji. Natomiast opozycja, gdyby była rozsądna, no to by się włączyła w taką dyskusję, tak? Że tu owszem, no tu jesteśmy za tym, a przeciwko temu, no bo to naturalny ten. Natomiast taki zwarty front, nein, nie pozwolimy, no pasaran, tego... PO, Nowoczesna, PSL, SLD, pozaparlamentarna partia Razem, wszyscy przeciwko zmianom w konstytucji. Wszyscy przeciwko w ogóle jakimkolwiek zmianom. Najlepiej, żeby było. Tak, było świetnie jest. I na ten temat będziemy właśnie rozmawiać przez najbliższy rok, proszę państwa. I dobrze, bo jest o czym rozmawiać. Myślę, że to jest znakomity taki wehikuł polityczny, który pozwoli na dokonanie rzeczywiście zmian w naszym też kraju. Połączenie tego z dokonywanymi zmianami w tej chwili, chociażby w sądownictwie, ale o tym już za 50 minut, bo minęła 8:00. Jednak kończy się to chłodne oko. Dziękujemy, Adrianie. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszamy teraz na krótką prognozę pogody. Czy będzie padać rzeczywiście cały dzień? Czy ta nasza koleżanka Ola taką nam pogodę na dzisiaj przygotowała? A potem wracamy do studia i do Polski na dzień dobry.